tylko strata czasu. Ile to jest? Dlaczego oni ich używają? Nieistotne. Siemanko moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Miłosz Tor i zapraszam was na kolejny materiał z Tomb Raidera. Zobaczmy, mam jakieś umiejętności do wykorzystania, dokładnie jedną. Mistrz uników, kontra z uników staje się jeszcze bardziej zabójcza, dzięki czemu możesz nią zabić prawie każdego wroga. No to oczywiście, bierzemy to. Oczywiście nam się to przyda. Ponieważ chcemy eliminować wrogów jak najszybciej. Mamy jeszcze naprawdę sporo surowców, które możemy tutaj wykorzystać. Łuk mamy... O, strzały z napalmem. Wtedy będziemy mieli wymaksowanego łucznika. Jeszcze zobaczę, czy na coś innego porządniejszego mogę sobie wydać. Tutaj kolba z owijką, czyli pewnie rozrzut nie będzie taki duży. Wow, to nam się dużo pojawiło. Pistolet, tłumik, stabilizator serii, czekam. Zobaczmy w karabinie, coś tutaj trzeba będzie sobie zakupić. Granaty rzucają przy wybuchu odłamki, obezwładniając wrogów na większym obszarze. Aha, czyli jeśli kogoś nie trafimy bezpośrednio, tak jakby, to odłamki ich ogłuszą i będziemy mogli podbiec ich dobić. Tutaj mamy hamulec wylotowy. Zmniejsza odrzut. Dobra, kupmy sobie... Zmniejszmy sobie odrzut. Mamy jeszcze 225, za co już nic raczej nie kupimy. W takim razie wracamy na powierzchnię. I zajmujemy się oczywiście misjami głównymi. Jak pamiętacie, musimy dotrzeć do Alexa, który niby na własną rękę tutaj ma sobie poradzić. I tam ma zdanie znaleźć jakieś elementy do naszego kutra, aby móc go naprawić. No ale postanowiliśmy mu pomóc. Chociaż on nie był z tego powodu zbytnio zadowolony. Musimy się dostać tutaj. Czyli trzeba wrócić z powrotem na górę. Tak patrzę. Okej, to chyba nic nie ma. Dobra, zejdźmy tutaj może. Ło! Nie mam pytań, jak ona ma silne łapy. Aha, tutaj byliśmy. A czekajcie, to jest chyba amunicja do shotguna. Wtedy nie braliśmy, bo mieliśmy full. Ale teraz nam się przyda. No jedno, ale zawsze coś. No, i wyszliśmy. Okej, w takim razie idziemy chyba tutaj, tak? Dokładnie. O, tam na dole coś jeszcze jest. A sobie tu zejdę. A co mi tam? Skoro już tutaj przyszedłem. Kolejne, no, surowce. Tutaj chyba już nic nie ma. Wow. A czekajcie, jeszcze na górę można wejść. No i zobaczmy, coś znalazłem. Kolejny jakiś przedmiot. A nie, to są kopty, okej. Aha, przeszliśmy na drugą stronę. Spoko, czyli tak mieliśmy tutaj iść. No dobra, w takim razie... Skaczemy! Nice! Dało nam się. Ależ ona spokojnie to robi. Czyżby tam? Muszę znaleźć coś mocniejszego. A, tutaj, okej. Juhu!
kolejny pamiętnik. Przeczytajmy sobie na szybko. Słoneczne. Kapłanka Hoshi jest traktowana jak lalka przez królową. Zobacz, i tutaj nie możemy się dostać. A czy coś u góry jest? Mamy surowce. Jak najbardziej pożądane. Lepszenie broni dostępne. Tak jest. Czyli pewnie trzeba wejść tutaj. Kurde, ale jesteśmy... Zobaczcie, jak jesteśmy obłożeni tym sprzętem. Naprawdę wszystko mamy teraz przy sobie. Świetnie to wygląda. A ten łuk jest po prostu boski. Zajebisty jest. W ogóle ile tam linek jest. Jesus Christ, co to za łuki. Chyba będzie jakaś walka. O, to co się działo z działem. Zobaczcie, co się stało z tym działem. Trochę im nie wyszło. O, mamy surowiec. Ej, coś mało zrobiliśmy tych surowców. Ale coś możemy niby chyba kupić, bo stać nas na coś. Taka informacja była. Nie, tu potrzebujemy 300. Może do pistoletu coś mamy. Tłumik 350. A ten pierwszy stabilizator serii. Wow, 450. Tutaj 500. Tutaj naprawdę sobie nieźle liczą. A, bo na celownik możemy sobie kupić. Nie, celownik na razie niepotrzebny. Celownik by się nam przydał, jakbyśmy jeszcze mieli tłumik może. To wtedy mielibyśmy taką pseudo-snajperkę. Byśmy mogli strzelać pojedynczymi strzałami i wtedy pojedynczymi pociskami może bardziej, bo strzały tutaj to łuk ma. Skaczemy. Nice. Udało się. Do góry. Dobra. Już dawno pewnie bitwy nie było, więc możemy się spodziewać, że teraz czeka nas niezła rozruba. Skoro Lara powiedziała, że rozbierając statek na części, to pewnie tam już się znajdują. Ciekawe, czy Alex tam też nie kombinuje nic. Czy coś kombinuje. Może zapłacili mu za to. O! Coś nowego. Rozpoczęto wyzwanie. Poprzedni mieszkańcy. I co to jest? 1 na 4 spalonych flag. Okej. Niech będzie. Wow, ale to fajnie strzela. O
O fuck, ale mi serię wpieprzył w plecy. Ale kurde, coś czuję, że niezły ogień ta broń jest, naprawdę. Świetnie, świetnie, kurde, się z nią strzela. O fuck, ale czemu on się nie schyla? No właśnie. Wow, jaki skok kolej zrobił, widzieliście to? Jezus, to się zapada. Tylko patrzę. Wow, 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 wow. Fuck. Ale on teraz spluwy. To nie było przyjemne. Jezus, ilu ich idzie? Jeszcze tam idą, jo? Uhuhu. Nie chyba wszyscy, co? Bo taka nagła cisza się zrobiła. No dobra. Tak jak mówiłem, niezła rzecz się zaczyna znowu. To co to jest? Głośniki jakieś? Oczywiście teraz trzeba pozbierać sobie amunicję, bo się rozstrzelaliśmy. Tutaj jest zamknięte. O, tu mam skrzyneczki. Na spokojnie, przeładujmy sobie wszystko. Roślinka. Dodatkowe PD. Jakieś stare telewizory, nie wiem po co, komu to. Okej. Mhm. Pewnie już jest za późno, jak to czytamy. Nadchodzi! Oh fuck. Ej.
da fuck właśnie mówię. O co chodzi? Koleś stąd? Nieźle. Znaczy, ja mogę tam jakoś się dostać? Chyba mogę. Wiecie co? Pójdziemy może teraz górą. Spróbujmy. O, też amunicja jest. Super. Przyda się na pewno. Nie wiem, tam nie mogę wejść. Dobra, olać to. Ale oni jakoś mogą zejść z moją strony, więc trzeba uważać na to, żeby nas czasami nie zaszli. Weźmy sobie shotguna, wiecie, bo tutaj są... Co się dzieje? Kto strzelał? Kryć się! Mamy intruza! Ciekawe, czy tu przyjdą. O, fuck! Kurde, nie wiem, czy oni będą tak mądrzy i będą mogli mnie zajść od tyłu. Dobra, leży jeden. O, spadł jeden. Ała. Dobra, leży. Chyba wszyscy. Ups, chyba nowi idą. Okej, ci bez kamizelek naprawdę bardzo szybko podają od tej broni. Ups. O, fuck. Wow, zginąłem tutaj. Kurde, ona się tu przykleiła. Myślałem, że nie da rady mnie, żeby tutaj mnie trafili. A to taki joke. O nie. Już mnie widzieli niby. Nogi! No, dajesz. O, fuck. Tam jeszcze jeden jest u góry chyba. Dobra, nie żyje. Okej. Teraz tylko, żeby nie zginąć od nich.
O fuck! O kur... Nie, to jest chore, nie? Właśnie, nie wierzę. Dynamit idealnie rzucili mi w tą lukę. O Jezus, masakra, że nawet nie będę tego tłumaczył, bo z masakra, co się stało z tym dynamitem. Tam jest oczywiście, wiem, że beczka jest u góry, którą... O, spadł ktoś na dół. To trzeba pewnie strzelić, żeby ona wybuchła i ich zabiło. O lol, spadł. Świetne. Bardzo mi się to podobało. Dobra, teraz... Kurde, ciekawe czy... Nie no, pewnie wrócić bym nie mógł tam. Dawaj, dawaj, szybko. Od razu w tą beczkę strzelę, zobaczymy, może coś zadziała. Dobra. Chyba to się udało. Tak trzeba od razu zrobić. O, ale tam coś jeszcze jest, zobaczcie. No proszę. Coś tu się jeszcze chowało. Dawaj, dawaj, dawaj. Okej, wchodzimy na górę. Zobaczymy, co tym razem nas tam spotka. Ups. Ale słońce świeci. W coś ty się wpakował. Dokładnie. Stary. W coś ty się wpakował. Tutaj już wszystko, ale tam jest flaga do spalenia. O Jezus, jak to świeci dziwnie. Czekajcie. Ojej, tam trzeba będzie kombinować. Chociaż nie. O, spaliło się. Nice. Tak pewnie coś ominąłem, ale to już nieważne. Tam są jeszcze surowce. Kij z tym. Już nie będę wracał. Coś tutaj trzeba z tym zrobić. Nie wiem, czy to na dół trzeba je ściągnąć, czy jak. Pewnie tak, ale to musi najpierw tam zejść. Nie, tutaj nie. Tutaj wrócimy. Data wskazuje na szósty rok ery Meiji, czyli 1873. Jedna strona jest wytarta jakby od ciągłego pocierania. Może to była szczęśliwa moneta jakiegoś żołnierza? Może. Kto wie? O, ognisko. Pięknie.
Jakieś ambicje ma Alex. No proszę. Nie da się z tym zrobić. Ciekawe. Okej. Ile mam surowców? Wow, masę. Zatem spójrzmy. Coś sobie trzeba kupić. Tutaj rozrzut by się może zmniejszył. Aha, tutaj większe obrażenia. Dobra, to weźmy większe obrażenia. I mamy już 359. Teraz ulepszmy sobie może coś innego. Strzały z napalmem. Czemu nie? Okej, 9 surowców zostało, więc tego już nic nie zrobimy. Dobra, słuchajcie, myślę, że to jest kolejny dobry moment, żeby zakończyć materiał, ponieważ nagrywam już około 30 minut, 30 minut, a mam akurat ognisko. Więc dalsze przygody w następnych odcinkach. Także jeśli jesteście ciekawi, co się dalej wydarzy, to serdecznie Was zapraszam do oglądania. Trzymajcie się. Hej!